Siemanko moi drodzy, z tej strony Carlos. Dzisiaj będziemy montowali licznik motogodzin do mojego pita. Myślę, że to jest urządzonko niezbędne w takiego typu motocyklach. Będziemy wiedzieli wtedy, kiedy wymienić olej, ewentualnie zrobić jakiś większy przegląd. Akurat mam taki licznik, dostałem go gratis przy zakupie. Patrzyłem w sklepie pitbajkowym, kosztuje 65 zł około, ale widziałem też na Allegro taki sam, tak samo wyglądający licznik za 3 dyszki, także nie wiem jaka jest różnica, pewnie chodzi tylko o ten znaczek, jak to bywa w takich tematach, ale niekoniecznie. I tutaj czytając instrukcję, chodzi o to, żeby owinąć 5 razy ten kabelek o fajeczkę i wtedy ten licznik będzie działał prawidłowo. Właściwie to nie o fajeczkę, tylko o ten, o kabel od fajeczki. Zróbmy unboxing tego. Może po prostu przepnę to już. Tak, tak, robię to nieporadnie, wiem. Ale liczy się efekt. Efekt jest taki, że otwarte. Kurde, wyleciało. I co my tu mamy? Dwie śrubeczki, kabelek i dwie trytytki. I co? Musimy tutaj... tutaj musimy wepchnąć kabelek. A to przymocować do ramy. W którymś miejscu ramy. Kabelek można ucinać w dowolnym miejscu. Na długość jaką chcemy. Zwykły kabelek. Może już od razu umieszczę ten kabel w środku. Trzeba go sprytnie wepchnąć na swoje miejsce. No i co? Wejdzie to? No wejdzie. Okej. I dobra. Tutaj gdzieś byśmy go przyczepili, nie? O. Przy ramię. W tym miejscu go przyczepimy. Już miałem rozrabiać miksturkę, ale chyba jednak lepsza będzie ta taśma dwustronna. Tak sobie myślę. Później będzie łatwiej to zdjąć jak coś. Także zobaczymy na tą taśmę i później trytytkami to jeszcze zwiążemy. Tak jest. Zapytacie skąd mi się obzdarała ten poxipol. Akurat dzisiaj używałem go. Tak sobie pomyślałem, mówię kurde, może to by był dobry pomysł. Ale tak w ostatniej chwili w sumie myślę sobie, że jednak to nie będzie za dobry pomysł. Właśnie z tego względu, że będzie trzeba kiedyś ten licznik może zdjąć, nie? No tak średnio równo to dociąłem. Ale to nic nie szkodzi, da się to zrobić. Myk. Dobra. Jest gitara. Dobra. I odklejamy tą tasiemkę. U. No i dobra, trochę tak po chińsku, jako tako. Ale się trzyma jeszcze trytytkami dwoma splączę, jak da radę w ogóle dwoma. Bo tak to przykleiłem, że może nie dać rady. Ale może da. No i zobaczcie, dwie trytytki i jest pięknie. Na pewno się to nie urwie w terenie. Szkoda, że nie czarne są, by lepiej pasowały, no ale akurat gdzieś miałem czarne, ale no oczywiście nie wiem za bardzo gdzie one są teraz. Wstępnie musimy obliczyć mniej więcej tak na oko, obliczyć na oko jak to, nie, jak to rosyjscy naukowcy, ile tego kabelka będzie nam potrzebne. I następnie należy go owinąć
5 razy. Tu sobie przyszykuję trytytkę, bo spróbujemy to tak związać, jak było na instrukcji. Czy to się uda, to nie wiem. Na razie nie mam taśmy izolacyjnej. Dlatego teraz tak, myślę, że wystarczy na tym kabelku, bo to działa na zasadzie po prostu takiej, że fale elektromagnetyczne po prostu odczytuje ten kabelek i przez to ten licznik działa. To zwykły, prosty licznik motogodzin, który działa na zasadzie takiej, że jak silnik po prostu pracuje i wytwarza się ta elektroda, no to wtedy zlicza się czas w godzinach normalnie, tak? Tak to na chłopski rozum. Dobra, owiniemy to, spróbujemy to owinąć 5 razy. 1, 2, 3, 4, 5. Dobra, miałem to ciasno zrobić, ale sobie pomyślałem, że po co mam to tak ciasno, jak mogę teraz to po prostu ścisnąć. I teraz, zobaczcie, tak to wygląda. Teraz można byłoby tą taśmą izolacyjną opierdzielić, ale my nie mamy taśmy izolacyjnej, dlatego spróbujemy skorzystać z trytytki, która została dostarczona przez producenta. O. I spróbujemy to zacisnąć. Właśnie. Żeby nam się to nie rozluzowało jak najniżej. Okej. Tak to by się to wyglądało, moi drodzy. No nie wiem, czy to, kurczę, przydałaby się może ta... Teraz tak, zanim utnę ten kabel, jeszcze spróbujemy na maksiora tą trytytkę ścisnąć. Tutaj zwiążemy trytytką, fajeczkę podłączymy, bo to trzeba zobaczyć, żeby to się nigdzie... O, kamerę wyszłam. Musimy zobaczyć, żeby to się nigdzie po prostu nie przypaliło później nam, przez przypadek. I tu trytytka. Gitara. Poleci normalnie prosto. Tutaj do ramy przyczepimy i będzie gitara. Dobra, zobaczmy, obetniemy teraz nadmiar. Trytytki. Zaraz kopnę bryczkę, odpalimy ją i zobaczę, czy to będzie gitara działać. Czy ta klepsydra musi migać po prostu, jak będzie to wszystko dobrze zrobione. Zaraz zobaczymy. Widzieliście, cała operacja przebiegła zaskakująco szybko i łatwo. Tutaj połączenie zostało zrobione zgodnie z instrukcją obsługi. Można też to owinąć taśmą izolacyjną, też będzie dobrze. Ucinamy ten kabel i jest pięknie. Nadmiar sobie gdzieś schowa, może się przyda. Jedyna rzecz, którą jeszcze tutaj zrobię, to tutaj domocujemy po prostu trytytką do... Ależ kurde się, o, tu mi lekko oparzyłem, kurde, będę, znajdę te trytytki, wiecie jakie, czarne, to powymieniam.
Pykens. O. I jest pięknie. Więcej do szczęścia nie jest potrzebne. Także widzicie, prosta konstrukcja, prosty montaż. Licznik motogodzin działa elegancko. Teraz będę wiedział, kiedy wymienić olej. Jeszcze oleju nie wymieniałem od początku. Oczywiście nie jeździłem, tylko trochę tutaj po podwórku. Czekam na przesyłkę i będę wymieniał olej już na gotowy i wtedy troszeczkę się go na spokojnie podociera. I reasumując, moi drodzy, trzeba co najmniej 5 razy owinąć kabelek wokół tutaj przewodu świecy i poprowadzić kabel do licznika motogodzin najprostszą możliwą drogą. Możemy go przyczepić do ramy w jaki sposób chcemy. Możemy go przyczepić w różnych miejscach, gdzie nam się podoba oczywiście. Ja to zrobiłem za pomocą taśmy dwustronnej i trytytek. Wcześniej myślałem o Poxipolu, ale później odszedłem tego pomysłu, bo jednak to myślę, że na dłuższą metę nie jest dobry pomysł. Można również, myślę, na jakiś silikon, coś w tym stylu też śmiało to przykleić. Także trzeba pamiętać o tym, żeby to 5 razy owinąć wokół tego kabla. Tak jak jest w instrukcji, ja to zrobiłem w sposób taki jak w instrukcji. Można to też owinąć po prostu taśmą izolacyjną, jeżeli nie mamy pewności, że to się będzie dobrze trzymało dla własnego bezpieczeństwa. Dziękuję za uwagę, moi drodzy. Dajcie znać, co sądzicie o tym montażu. Zostawcie łapkę, zostawcie suba i zapraszam do kolejnych materiałów. Trzymajcie się, elóweczka!